To, co się dookoła mojej osoby działo, podsunęło mi taką myśl, że w naszym kraju głównie sensacja się sprzedaje. Jeżeli jesteś tylko dobra i tylko pomagasz, to nie jest ciekawe. Jak się potkniesz, jak się wydarzy na twój temat coś gorszego, to wtedy trzeba zrobić z tego sensację. No więc proszę bardzo, ja dostarczę tej sensacji państwu. Seks się sprzedaje, sprzedają się afery, sprzedaje się to wszystko, co być może jest naszym lustrem i czego, co chcemy od siebie odsuwać, więc wolimy oglądać kogoś innego i wytykać komuś palcami, jaki ty jesteś zły, jak ty źle zrobiłeś, żeby troszeczkę siebie wyłagodzić w tym naszym postępowaniu, bo nikt nie jest idealny, każdy popełnia błędy, tylko tych swoich błędów jakoś próbujemy nie widzieć. Powiedz mi, jeszcze raz powtórzmy to, to nie jest biografia. Nie, to nie jest biografia, ale są sytuacje, które są zaczerpnięte z mojego życia, z życia moich znajomych, z życia biznesu, z życia social biznesu, także polecam. Oczywiście jest to fikcja.